uroczystości nastąpi wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, odznaczeń oraz wyróżnień i nagród dla policjantów oraz pracowników Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Oddziały, patrz! Na prawo, patrz! Uroczystościach, a także dokonuje przeglądu pododdziałów, w skład którego wchodzą awansowane policjantki i policjanci Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Dowódcą pododdziału jest komisarz Piotr Guralczyk. Czołem policjanci. Czołem pani inspektorze! Pododdziały, chodź! Pododdziały! Pan komendant wita się z przybyłymi gośćmi zaproszonymi na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej i zostanie odegrany hymn państwowy. W tym czasie proszę o zachowanie powagi należnej symbolom narodowym. Zapraszam wszystkich do wspólnego odśpiewania hymnu. Pododdziały, patrz! Na prawo, patrz! Poczet flagowy! Marsz! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz! Thank you.
Spod! W imieniu komendanta miejskiego policji w Ostrołęce, podinspektora Krzysztofa Szymańskiego, mam zaszczyt przywitać wszystkich przybyłych gości na nasze święto Województwa Mazowieckiego. Witam dyrektora Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, pana Mariusza Popielarza. Ciepło witam przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki, pana Wojciecha Tarzyckiego, wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miasta, panem Jakubem Frydrykiem. Witam wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ostrołęckiego, pana Stanisława Subdę. Witam komendantów ościennych jednostek policji w osobach komendanta powiatowego policji w Kolnie, inspektora Artura Żebrowskiego oraz komendanta miejskiego policji w Łomży, nadkomisarza Marka Sienkiewicza. Serdecznie witam przedstawicieli resortu sprawiedliwości w osobach prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce, pana Tomasza Zagały, zastępcy prokuratora okręgowego w Ostrołęce, pani Anny Drewnowskiej, zastępcy prokuratora rejonowego w Ostrołęce, pani Małgorzaty Kareckiej. Witam naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, pana Jerzego Kwiatkowskiego. Witam pana podinspektora Dariusza Brzezickiego, przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji w Radomiu. Witam także przewodniczącą Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Radomiu, panią Annę Kwasiborską. Witam prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Renciców Policyjnych, panią Agnieszkę Spolińską. Ciepło witam burmistrza Myszyńca, panią Elżbietę Abramczyk, a także wójta gminy Baranowo, pana Henryka Toryftera, wójta gminy Czerwin, pana Grzegorza Długowęckiego, wójta gminy Goworowo, pana Piotra Kosiorek, wójta gminy Kadzidło, pana Dariusza Łukaszewskiego, wójta gminy Lelis, pana Stefana Prusika, wójta gminy Rzekuń, pana Bartosza Podolaka, sekretarza gminy Czarnia, pana Grzegorza Kamzelskiego, a także reprezentantów poszczególnych gmin. Witam także zaprzyjaźnione służby mundurowe w osobach dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych, pułkownika Tomasza Dąbrowskiego, wojskowego komendanta uzupełnień w Ostrołęce, podpułkownika Dariusza Drojewskiego, komendanta Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Grzegorza Pragacza, nadleśniczego nadleśnictwa w Ostrołęce, pana Zdzisława Gadomskiego, zastępcę komendanta Straży Miejskiej w Ostrołęce, pana Grzegorza Gawskowskiego. Witam także majora Artura Grabowskiego z 5. Mazowieckiej Brygady Terytorialnej. Witam dyrektora szpitala w Ostrołęce, Pawła Natkowskiego, wraz z wicedyrektorem Ryszardem Sidorzakiem. Witam rektora Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, pana Romana Gawrycha. Witam dyrektorów szkół naszego miasta i powiatu. Serdecznie witam wszystkich partnerów, prezesów, dyrektorów, kierowników urzędów, spółek, firm z Ostrołęki i z powiatu ostrołęckiego. Miło jest mi przywitać przedstawicieli Stowarzyszenia 5. Pułku Ułanów Zasławskich. Witam inspektora oddziału centralnego Grupy Ratowniczej Nadzieja, panią Żaklinę Chmielewską. Witam naczelników, kierowników i funkcjonariuszy wydziałów zamiejscowych na co dzień pełniących służbę w Ostrołęckiej Komendzie. Witam policjantki, policjantów, pracowników policji wraz z całymi rodzinami oraz naszych mieszkańców przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam również media, które często wspierają nas w codziennej pracy. Drodzy Państwo, za chwilę nastąpi odczytanie listu komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu młodszego inspektora, doktora habilitowanego Zbigniewa Mikołajczyka, po czym zabierze głos komendant miejski policji w Ostrołęce, podinspektor Krzysztof Szymański. Bardzo proszę, panie komendancie. Policjantki, policjanci, pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, koleżanki i koledzy. Święto Policji to dla każdego policjanta i pracownika Policji dzień szczególny, a dla mnie wyjątkowa okazja, aby w sposób uroczysty złożyć serdeczne podziękowania i przekazać słowa uznania dla waszej ciężkiej, pełnej poświęcenia służby i pracy. W tym szczególnym jubileuszowym roku, w stulecie powołania Policji Państwowej, nasze święto nabiera wyjątkowego charakteru. Jest uchronowaniem służby nie tylko współczesnych policjantów, ale także funkcjonariuszy, którzy 100 lat temu tworzyli naszą formację i przez lata dbali o to, by cieszyła się uznaniem i szacunkiem społecznym.
podobnie jak dawniej, tak i dziś, codzienny trud, zaangażowanie i sumienność pozwala funkcjonariuszom realizować trudne zadania służbowe oraz budować wizerunek policji. W tym wyjątkowym dniu przyjmijcie proszę wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Wasze poświęcenie i odwaga, z jaką troszczycie się o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców ziemi ostrołęckiej, są godne podziwu. Niech wasz wysiłek zawsze znajduje uznanie w oczach społeczeństwa. Dziękuję wszystkim pracownikom policji. To dzięki waszej pracy możemy skutecznie walczyć z przestępczością, dawać gwarancję poszanowania prawa i porządku publicznego. Proszę także o przekazanie moich najserdeczniejszych podziękowań oraz wyrazów szacunku państwa, rodzinom i najbliższym, którzy wspierają was w codziennej służbie i pracy. Jeszcze raz, z okazji Święta Policji, życzę wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji, a w szczególności bohaterom dzisiejszej uroczystości, odznaczonym i awansowanym, aby każdy dzień służby i pracy przynosił wam osobistą satysfakcję i zadowolenie, a wasze działania spotykały się z ludzką życzliwością i przychylnością. Z poważaniem, młodszy inspektor doktor habilitowany Zbigniew Mikołajczyk. Szanowni Państwo, Jego Ekscelencjo Księże Biskupie, Panie Pośle, Panowie Komendanci, Dyrektorzy, Przedstawiciele Wymiaru Sprawiedliwości, Policjantki, Policjanci, Szanowni Państwo. W tym roku obchodzimy setną rocznicę powstania polskiej policji. Po wielu latach przemian dzisiejsza policja, w tym nasza jednostka, to dobrze zorganizowana i profesjonalnie działająca, a przede wszystkim skuteczna służba, której nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu. To policjantki i policjanci, którzy każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem podejmują działania w wielu obszarach, aby żyło nam się jeszcze bezpieczniej. Pragnę podkreślić, że nasze działania skupiamy głównie na zapewnieniu państwa bezpieczeństwa. To wasze poczucie i bezpieczeństwa jest dla nas najważniejsze. Każde święto policji, w tym też szczególnie, jest okazją do publicznego podziękowania funkcjonariuszom za ich ciężką służbę. Pozwolą państwo, że jako pierwszy złożę podziękowania na ręce moich policjantek i policjantów. To dzięki wam jesteśmy dzisiaj w miejscu takim, jak jesteśmy. Skala przestępczości z roku na rok spada, poczucie bezpieczeństwa i zaufania do policji systematycznie rośnie. Biorąc pod uwagę wasze zaangażowanie, profesjonalizm, cieszę się, że jestem częścią społeczności funkcjonariuszy tej gminy. Życzę wam samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz satysfakcji spełnionej służby. Pragnę również podziękować waszym rodzinom, ponieważ bez ich wsparcia nie moglibyśmy z pełnym poświęceniem realizować naszych codziennych obowiązków. Kolejne podziękowania składam na ręce wszystkich pracowników cywilnych. To również dzięki waszej ciężkiej pracy jesteśmy oceniani jako formacja działająca w sposób profesjonalny i skuteczny. Dziękuję związkom zawodowym policjantów i pracowników policji i emerytom policyjnym za owocną współpracę i zrozumienie w obliczu czasem trudnych, ale niezbędnych decyzji. Dziękuję funkcjonariuszom zaprzyjaźnionych służb na czele z komendantami, dyrektorami. Dziękuję prokuratorom, sędziom. Dziękuję również przedstawicielom samorządów, którzy na co dzień wspierają nas w służbie na rzecz drugiego człowieka. Ogromnie cieszę, że wszyscy potrafimy mówić wspólnym głosem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Pragnę również złożyć szczególne podziękowania na ręce obecnego tutaj parlamentarzysty, pana Arkadiusza Czartoryskiego, który jako poseł na Sejm wielu kadencji oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogromnym poświęceniem podejmuje działania na bezpieczeństwa i porządku publicznego nie tylko na terenie naszego powiatu, ale całego kraju. Dziękuję dziennikarzom, dyrektorom szkół, miejscowych instytucji, których śmiało mogę nazwać partnerami i przyjaciółmi ostrołęckiej policji. Dziękuję mieszkańcom za liczne sygnały, uwagi i spostrzeżenia. Zapewniam, iż mają one istotny wpływ na kierunki naszych działań w obszarze bezpieczeństwa, aby ostrołęcka policja była jeszcze bardziej przyjazna, a przede wszystkim skuteczna. Gratuluję moim funkcjonariuszom, którzy dzisiaj odbiorą odznaczenia i awansowanym na wyższe stopnie policyjne w poszczególnych korpusach. Cieszę się, że jest ta tak liczna grupa. Ta radość jest tym większa, że każdy z was w pełni zasłużył na akty mianowania. Jeszcze wczoraj, przeglądając sobie Facebooka, zauważyłem życzenia jednego z moich znajomych policjantów, który kierował 24 lipca życzenia dla wszystkich policjantów. Pozwolę sobie zacytować fragment. 100 lat polskiej policji, 31 lat mojego życia, 7 lat poświęconych dla innych,
Ile z tego mam? Tysiące widzianych łez, setki przepłakanych słów dziękuję, ogrom emocji i krzywdy ludzkiej nie do opisania. Zszargane zdrowie i tysiąc zerwanych nocy z dala od rodziny. Gdy dba się o rodziny innych, czy warto? Warto, dla choćby jednego słowa dziękuję. Jeszcze raz życzę Wam i naszym rodzinom wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym oraz realizacji zamierzonych celów. Dziękuję bardzo. Pania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce funkcjonuje jeden komisariat oraz 5 posterunków policji. Obsługują one łącznie około 140 tysięcy mieszkańców na obszarze 2100 km2. Komendantem Miejskiej Policji jest podinspektor Krzysztof Szymański. W tym roku łącznie w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce awansowało na wyższe stopnie policyjne 103 policjantów. Widzimy wręczanie kolejnym osobom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Wśród nich znajdują się funkcjonariusze ze wszystkich wydziałów Ostrołęckiej Komendy, a także z Komisariatu Policji w Myszyńcu oraz podległych posterunków policji. We wszystkich korpusach oraz z różnym stażem służbowym. Cieszy nas fakt, że 17 ostrołęckich funkcjonariuszy za szczególne osiągnięcia oraz duże zaangażowanie podczas wypełniania służby zostało awansowanych przedterminowo. W korpusie oficerskim awansowało 7 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów 45, w korpusie podoficerów 24, natomiast w korpusie szeregowych awansowało 10 policjantów. Jesteśmy dumni, że wśród awansowanych funkcjonariuszy znalazły się również przedstawicielki płci pięknej. Pełnienie służby w asyście honorowej to także ogromny zaszczyt dla każdego funkcjonariusza. Dzisiaj tym zaszczytem zostali wyróżnieni dowódca pocztu, aspirant sztabowy Marcin Dobkowski, flagowy, posterunkowy Mateusz Chojnowski, asystujący posterunkowy Maciej Miąsko. Miło jest mi zakomunikować, że dniem 24 lipca szef ostrołęckich policjantów Krzysztof Szymański został mianowany na stopień podinspektora, wstępując tym samym do Korpusu Starszych Oficerów Policji. Awansami przed terminem zostali wyróżnieni nadkomisarz Suchecki Tomasz, komisarz Maria Stradosław, aspirant Białczak Artur, aspirant Bednarczyk Łukasz, aspirant Bojarski Piotr, aspirant Brodowski Krzysztof, aspirant Kędzierski Konrad, aspirant Kośnik Janusz, aspirant Kowalczyk Paweł, aspirant Olender Michał, aspirant Pieszchała Karol, aspirant Waracki Tomasz, aspirant Żelazny Zbigniew, aspirant Nurczyk Jacek, aspirant Olesiński Tomasz, aspirant Morawski Mariusz. Thank you.
zaszczyt wejścia w skład Pocztu Sztandarowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przypadł dziś w udziale policjantom podkomisarz Robert Stypiński, dowódca pocztu, sierżant sztabowy Łukasz Rogalski, sztandarowy, sierżant sztabowy Mateusz Grzyb, asystujący. W czwartym szeregu widzimy funkcjonariuszy: sierżant Kulas Klaudia, sierżant Kurpiewski Artur, sierżant Milewski Marek, sierżant Sankiewicz Robert, sierżant Topa Aneta, starszy posterunkowy Cygański Paweł, starszy posterunkowy Gierwatowski Dawid, starszy posterunkowy Gruszewski Grzegorz, starszy posterunkowy Krajewski Karol, starszy posterunkowy Krajza Tomasz. Wielkie brawa dla awans